Cześć, witajcie na kanale Nasze Psy, witajcie w dzisiejszym haulu. Jest to haul, dobra, mniejsza z wymową. W każdym razie są to moje zakupy internetowe ze strony Zooplus i moje zakupy z Tesco i z sklepu zoologicznego z mego miasta. A więc tak, najpierw wam pokażę, co kupiłam na stronie internetowej Zooplus. A więc tak, pierwsze co to był, to oto taki Kong. Zwykły klasik, ma on 9 cm. Jak widać jest tutaj oryginalne opakowanie, ponieważ tak wygląda Kong. Po prostu jeżeli jest takie opakowanie, to znaczy, że Kong jest oryginalny. I no, i zapłaciłam za niego 34,80. No, 34,80. I w ogóle tak trochę głupio, bo kupiłam go dzień po przecenie, więc zapłaciłam mu 10 zł drożej. To jest no naprawdę wielką różnicą, no ale trudno. Kolejne co to była, to jest taka oto miska różowa, składana, podróżna, silikonowa. Kosztowała ona 8,80. Kolor miski się dostaje losowo, akurat ja dostałam różowy, liczyłam jakiś zielony albo żółty, ale trudno, różowy też może być, bo Suzy jest dziewczynką. Jedyny taki minus, że ona się czasami tak mi się jakby trochę sama rozkłada albo coś tak, no nie wiem czy to tak jest w każdych tych miskach, ale czasami no właśnie tak mi się sama za szybko trochę rozkłada. No dobra, mniejsza z tym. No i główny powód tego zamówienia, czyli coś na co najbardziej czekałam, są to takie szelki z firmy Feel Free. Jest to rozmiar XL, który jest, no niestety według tych rozmiarów jak ja tam czytam, XL powinien być na nią na styk, że tak powiem, dobry, a są na nią za duże i L-ka by wystarczyła, ale ja odczepiłam wszystkie metki i tak dalej, czyli już, no ich już nie mogę wymienić. Ale tak, tu jest taka fajna, mięciutka gąbeczka, taka naprawdę bardzo milusia w dotyku. Tutaj jest to takie śliskie w dotyku i jest to odblask. I co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, generalnie to się zapina tutaj na rzep. Ja, Suzy, to zapinam tak jak najmocniej można, żeby szelki tak nie latały zbytnio. I wtedy właśnie, jak widzicie, takiej tutaj zapinam, bo tak to wiecie, na przykład jakby Suzy byłyby na Suzy za małe, to ją tak zapina, przypuśćmy, lub tak. No wiecie chyba o co chodzi, ale zapinam po prostu tak najmocniej jak się da. I tu jest jeszcze taki zatrzask, który strasznie ciężko się odpina i one kosztowały 19. Cenę, ile zapłaciłam dokładnie za cały zakup tego wszystkiego w Zooplusie. Dodam, że przesyłka kosztuje 10 zł. Dobra, teraz kolejne co jeszcze, to są to smakołyki. Smakołyki z Tesco, z firmy Friskes. Jakiś piknik, jest ich tu 15, zapłaciłam za nie 5,99 w Tesco, jak już mówiłam. No i później zakupy z mojego sklepu zoologicznego. A więc tak, pierwsze co jest, to taki kurczaczek, który był oczywiście może taki, trochę był większy, ale ja już Suzy trenowałam i tak dalej, dlatego już jest mniejszy. Zapłaciłam za niego 3,20. No taki kurczaczek. Kolejne co jest, to karma Dolina z Noteci z łososiem. Zapłaciłam za nią 5,59. I do tego mokrą karmę Gran Carno. Jest ona z indykiem i kaczką. I zapłaciłam za nią 5,19. I teraz bym chciała coś powiedzieć. Aha, no i ogólnie za te zakupy właśnie z ten kurczak to zapłaciłam za to wszystko 13,98, jakby to kogoś interesowało. I no i coś bym chciała na ten temat jeszcze powiedzieć, na temat tych karm. Tą karmę zazwyczaj Suzy kupowałam. Suzy ogólnie jest strasznie wybrednym psem. Oczywiście ten jest otworzona, bo Suzy już jadła. Ta się już skończyła, bo już ją najpierw pierwszą wypróbowałam. Więc tak, Dużo osób ją teraz zaczęło kupować i tak dalej, dlatego chciałam wypróbować. Suzy smakowało, co jest dużym plusem, ponieważ Suzy jest wybredna co do każdej karmy, nawet mokrej karmy, dlatego zawsze kupowałam tą i teraz tak, którą wolę, to na pewno tą Carno. Teraz pytanie, dlaczego? Po pierwsze, ta jest droższa, o ile nie wiem, tam 30 groszy czy jakoś tak, no to jest niby mała różnica, ale no jest droższa, a ta ma nawet lepszy skład. Według mnie chyba, to ma nawet chyba trochę mniej mięsa, nie wiem, w składzie o wiele bardziej mi się ta w sumie podoba niż ta. Jest w dodatku droższa i obydwie mają 400 gram. I chodzi o to, że nie dosyć, że ta ma, według mnie oczywiście, według mnie to jest moje zdanie, ma lepszy skład ta karma. To dodatkowo według tutaj tabeli żywienia Suzy dziennie powinna jeść, no tak około 400 właśnie gram tej karmy, czyli taką puszkę dziennie powinna zjeść, a według tej tabeli Suzy powinna zjeść dwie takie puszki dziennie. Czyli nie dosyć, że ona jest jeszcze droższa, to żeby pies się najadł, musi zjeść jej o wiele więcej niż tej karmy. Także nie wiem, czy to zrozumieliście, ale no w każdym razie ta karma jest o wiele lepsza. Suzy zje tylko puszkę, jest najedzona, a żeby się tą najeść, musi zjeść dwie puszki według tych tabeli. Także no to jest wszystko w dzisiejszym filmiku. Przepraszam Was, że tak długo nie było filmików, ale miałam też remont i tak dalej i różne, naprawdę przeróżne rzeczy, ale już wracam, będą systematyczne filmiki co tydzień. Ale no dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa, do kolejnego filmiku.